No, Robert Janczyk i Krzysztof Piotrowski, zawodnicy Cześć. Grubonie Chudo. Witamy. Przede wszystkim wielkie gratulacje. Udało wam się sprawić nie lada niespodziankę. Wy eliminowaliście trzecią drużynę tabeli Ekstraliga.pl, Work Europa Baltic. Jak wrażenia? No w porządku, nie? Myśleliśmy na początku, że nie damy rady, ale chłopaki trzymali, kurde, tutaj dobrą pasę i walczyli do końca. Jestem z nich zadowolony i z mojej strony na razie to tyle, nie? Grubonie Chudo, tak. Za wami debiutancki sezon w rozgrywkach Ligi Amatorskiej. Jak oceniacie te rozgrywki? To jest nowość w tym sezonie. Znaczy, no moim zdaniem poziom tam wcale nie odbiega bardzo od poziomu Ekstraligi tej głównej. Wiadomo, jest troszkę inaczej, bo jest trochę więcej spokoju, ale moim zdaniem są wyrównane szanse, każdy ma szansę, my gonimy lidera i może ich dogonimy, nie? Rozumiem. Zespół Track Team wygrał z wami w mecz w Lidze Amatorskiej. Czy ten poziom rozgrywek wystarcza wam, czy będziecie jednak myśleli o powrocie do Ekstraliga.pl i tam rywalizować już o, wiadomo, o mistrzostwo? Znaczy, no moim zdaniem zobaczymy, jak zakończy się nasz ten występ. Jeżeli tutaj w tej lidze uda nam się zdobyć lidera, jak najbardziej połakomimy się o Ekstraligę i spróbujemy tam wygrać. Że tak powiem, mamy dużo zawodników, którzy chcą bardziej więcej spokoju, nie? Nie preferują tą grę w lidze amatorskiej, ponieważ no, oni grają tylko weekendowo, tak? My biegamy, oni przychodzą, że tak powiem, for fun. Ale jeżeli zdobędziemy lidera w tych rozgrywkach, na pewno pójdziemy wyżej, nie? Dobrze, w takim razie jeszcze raz wam wielkie gratulacje. Udało się zrobić niespodziankę. Dziękuję bardzo i do następnego spotkania. Dziękuję również.